mamy tu dzisiaj też nieziemski challenge, a mianowicie abgaz nie pasuje, czyli skład spalin jest nie tak jak ma być. Jest to auto odrzucone od TIF-u. Tam jeszcze inne jakieś pierdoły, wstecznego nie ma, jakieś tam popierdółki. Ale zanim zaczniemy remontować silnik, bo coś źle chodzi, to warto zobaczyć, czy układ dolotowy, jak i wylotowy jest szczelny. Oczywiście sprawdziłem, przytykając rurę na wydechu, aż auto zgaśnie, układ jest szczelny, więc może być problem, że dolewa sobie paliwa. A mianowicie taki problem też jest. Wyszczelił tu wąż i przez to wciąga lewe powietrze i czasy wtrysku są dużo większe. Zobaczcie. Kolektor oddaje. No, jak się ładnie zejdzie, to jest szczelnie. Także zanim zaczniemy czasami wymieniać całą jednostkę napędową, trzeba zobaczyć, czy jest szczelne. I fajnie go zostało. Naprawdę fajnie stoi ten przewód. Wymieniłem przewód, będzie ładnie chodził. Zobaczymy, jakie są błędy w sterowniku. Jeżeli nie będzie żadnych, to można jechać robić bez problemu emisję spalin.